Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami Gas Station Simulator, no i odcinek 6 właśnie z tej serii na moim kanale. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do kontynuacji właśnie tej rozgrywki. Dobra, pierwsza rzecz, słuchajcie, bo nie mamy paliwa. Nie, więc musimy szybciutko zrobić w tym porządek. Troszeczkę taniej niż ostatnio. No ale mimo wszystko jeszcze sporo. Dobra, tutaj jeszcze daliśmy radę, słuchajcie, zatankować. Mamy jeszcze klienta w garażu, także najpierw, słuchajcie, to ogarniemy. Dobra, jak to wygląda w ogóle? Czy my mamy coś tutaj jeszcze do wypakowania? Nie mamy, słuchajcie. Dobra, także szybciutko ogarniemy tego klienta. No i lecimy, słuchajcie, do telefonu, bo nie wiadomo, co tutaj wuj od nas chce, no ale oczywiście już trochę czeka. Jesteśmy, słuchajcie, w dniu 10, ale tak jak widzicie, za chwileczkę rozpoczniemy dzień 11 na naszej stacji, słuchajcie, na naszym biznesie. Dobra, to już mamy wymienione. Jeszcze tutaj, słuchajcie, także też trzeba będzie znowu złożyć zamówienie. Dobra. Jeszcze nie wszystko. Lustereczka jeszcze dwa, proszę bardzo. No, chyba zaczyna nam, słuchajcie, tych lusterek brakować. Trzeba będzie chyba złożyć jakieś większe zamówionko. Nie no, mamy ich jeszcze sporo, także spokojnie. Dobra, drugie lustereczko. No, sporo zarobiliśmy, 2700 w tej chwili na tutaj koncie. Lecimy szybciutko, bo już na pewno czeka tutaj, takie jest, dostawa paliwa. Dobra. I lecimy na kasę. Dobra, musimy, słuchajcie, dotowarować sklep, bo naprawdę nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, zobaczmy, 15%, słuchajcie, na tym piątym poziomie naszej popularności, więc naprawdę już teraz będzie ciężko, żeby to tak szybciutko nam rosło. No ale oczywiście miejmy nadzieję, że w miarę się z tym szybko uporamy. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, czy my już możemy wszystko wystawić. Tak jest, dobra, no to już jest taki sygnał do tego, że naprawdę jest tutaj sporo. Dobra, przy okazji troszeczkę porządków. No i znowu zniknął ten worek, słuchajcie, znowu ten worek nam zniknął. No cóż, tak czasami jest. Dobra, nie mamy czasu, słuchajcie, naprawdę ogarnąć tutaj. Dobra, jeszcze szybko, szybkie porządki, bo tych śladów już jest tutaj naprawdę sporo. Okej, szybko ogarnięte, kasa. Która to już transakcja? Słuchajcie, 75. transakcja na kasie. Dobra, i lecimy, słuchajcie, aha, jeszcze paliwo, dobra. Okej, jeszcze paliwko obsłużymy. Dobra, i lecimy, słuchajcie, odebrać, moment, jeszcze zajrzę może do maluszka, nie da się. Dobra, lecimy odebrać, słuchajcie, ten telefon od wuja. Kolejne zadanko. Jak tam godziny szczytu, bratanku? Mam nadzieję, że nie stratowała cię masa klientów. Słyszałem od swoich pracowników, że mała jest różnica między busem pełnym turystów a Armagedonem. Jeżeli czujesz się przepracowany, może lepiej zainwestować w pomoc.
Uwierz mi, praca a bycie pracodawcą to zupełnie inna para kaloszy. Spróbuj, zobacz jak to jest być szefem swojego własnego gospodarstwa. No słuchajcie, doczekaliśmy się chyba. Jeszcze wuj tutaj. Okej, dobra, skończył gadać. Jeszcze tutaj. O, słuchajcie, ciekawa sytuacja. Klient szedł do nas, ale nie wszedł. Dobra, zobaczmy, czy my coś tutaj... Mamy pracownika, zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Pracownik, przyczepy. Przyczepy pracowników, 249. No dobra, kupujemy. Tak jest, słuchajcie, mamy to, dzień 11, odcinek 6, słuchajcie, a my tutaj zatrudniamy pomoc, zobaczmy, kogo my tutaj mamy, tankowanie 2, ten 1, sprzątanie 2, ten 1, kasa 2, ten 1, naprawianie 2, ten 1, no dobra, 7, 9, 8, praktycznie pensja to samo, więc chyba zatrudnimy tutaj panią w tej chwili. Dobra, czy możemy zatrudnić drugiego pracownika? Nie możemy. Nie możemy, słuchajcie. Dobra, za chwilę się tym zajmiemy. Dobra. Klient w garażu i klient przy paliwie. Dobra, to ogarniemy to. Ogarniemy klienta w garażu. Trzeba tam chyba będzie złożyć za chwilę jakieś zamówionko. Tak, bo zostały nam tylko dwie opony. Jestem ciekawy w ogóle, czy to nam wystarczy, żeby tutaj obsłużyć tego klienta. No cóż, jedna opona na pewno. Dobra. No, na szczęście tylko jedna, słuchajcie. Dobra, jeszcze tutaj drzwiczki. A już myślałem, że finish. Dobra. Mamy nowego maila, więc sobie szybciutko zobaczymy, słuchajcie, o co tu kaman i pójdziemy zobaczyć. Tylko tak, jeszcze żeby nie zapomnieć. Raz, dwa, trzy, cztery opony. Dobra, pisik, na razie drogi, poczekamy. Lustereczka, trzy zamówimy sobie na razie. Dobra, zobaczmy, $377 do zapłacenia. No, 2300 na koncie, ale jeszcze oczywiście musimy wydać na smakołyki. Aha, moment, bo miałem przeczytać tego mailika. Zobaczyć w ogóle o co tam chodzi. Maile. Sztuka zatrudnienia. Dobra. Bratanku, pora porozmawiać o logistyce. Nie jesteś już dzieckiem, pora poznać smak dorosłości. Porozmawiajmy więc o wszystkim, czego ci trzeba. Po pierwsze, nie możesz zatrudnić nikogo, nie będąc w stanie go opłacić. Stacja jest na pustyni, więc twoi pracownicy będą potrzebowali zakwaterowania, może być przyczepa, czy cokolwiek tam dla nich znajdziesz. Liczy się to, że jest to twoja inwestycja. Kiedy już rozwiążesz sprawę zakwaterowania, pora kogoś zatrudnić. Ludzie błagają o pracę praktycznie codziennie, godzina za godziną, ale nie są tak śmiali, by regularnie wysyłać swoje CV. Średnio otrzymasz 2 CV na 12 godzin. Jeżeli nikt nie pasuje ci do gustu, po prostu ich zignoruj i poczekaj na kolejną falę pracowników. Twoi pracownicy różnią się od ciebie w umiejętnościach i preferencjach, więc wybierz tych, którzy będą dobrze się spisywali w tym, co aktualnie potrzebujesz. Pamiętaj, talent mierzony jest w złocie, co oznacza, że pracownicy z lepszymi kwalifikacjami będą chcieli większej zapłaty. Na koniec nie zapomnij, że człowiek to bestia, która się prędzej czy później zmęczy. Obu nam pasowałoby mieć niemęczących się pracowników, ale musisz jednak dać im trochę wolnego. Czasami jednak jednorazowa premia do pensji zadziała lepiej niż łóżko. Jeżeli potrzebujesz kogoś na trochę dłużej, nawet jeśli jesteś zmęczony, nie zawahaj się ruszyć swoją gotówką. Więc jak jednak tymi ludźmi zarządzać? Proste, możesz podejść do twojego pionka bezpośrednio lub użyć komputera, by wydawać im polecenia. Nieważne co wybierzesz, wszystkie opcje znajdziesz pod ręką. Zaufaj mi, bratanku, wiem jak motywować ludzi. Okej, dobra. Za chwileczkę, słuchajcie, zorientujemy się, jak ta sprawa wygląda. Dobra, 77. transakcja na kasie poszła, słuchajcie. Have a
Dobra, 78. Jeszcze jeden klient przy kasie. Dobra, będziemy mieć chyba trochę więcej czasu, słuchajcie, na dotowarowanie naszej stacji, bo jak widzicie, no nie tylko nie mamy na to czasu, ale nawet na sprzątanie nie mamy czasu. Dobra, na pewno jest, aha, jeszcze jest klient przy paliwie, dobra, to szybciutko ogarniemy tego klienta. Dobra, szybko poszło. Mamy dostawę części samochodowych. Dobra, mamy taką ikonkę, słuchajcie, naszej pracownicy tutaj na górze. Na razie odpoczywa, ale oczywiście za chwilkę postaramy się to zmienić. Dobra, zobaczmy, czy udało się wywieźć. Tak, udało się wywieźć te rzeczy, także jest nieźle. Dobra, postaramy się jeszcze te okna wszystkie tutaj oczywiście poodkrywać, bo wygląda to fatalnie. Dobra, tu już zdjęte. Aha, tu jakaś beczka w ogóle. Dobra. Okej, i lecimy, słuchajcie, do tego klienta. Do tego klienta w garażu. No i za chwilkę, kochani, będziemy musieli skorzystać z pomocy. Wydaje mi się, że to już jest naprawdę najlepszy moment. Dobra, co tutaj mamy do zrobienia? Opona do wymiany jedna poszła. Dobra. To nawet nie trzeba będzie teraz tego zamawiać. No, popularność, słuchajcie, 19%, a naprawdę przecież obsługujemy sporo tych klientów. Dobra. Co tutaj jeszcze do zrobienia? Zobaczmy. Lustereczko. Proszę bardzo. Dobra. Tak jest, 20%. Pękło, 2600 na koncie. Dobra, i tankujemy. Dobra, słuchajcie, idziemy po naszą pracownicę. Naprawdę, jest nam tutaj pomoc potrzebna. Jeszcze mamy sporo takich rzeczy dodatkowych. Musimy się zająć teraz zatowarowaniem. Zobaczmy, jak to wygląda. Słuchajcie, jest tutaj nasz pracownik. Dobra. Lista zadań. Tankuj, pracuj przy kasie. Dobra, co to zrobimy? Dobra, niech pracuje przy kasie na razie, słuchajcie. Dobra, my w międzyczasie będziemy mogli tutaj troszeczkę poogarniać. Okej, wszystko mamy już wystawione, więc teraz, słuchajcie, dobrze by było zamówić po prostu smakołyki, czyli troszeczkę dotowarować tą naszą stację. Zobaczmy, jak to wygląda z produktami dzisiaj. To możemy kupić, bo jest na zielono, to jest na zielono i to jest na zielono. No dobra, niech będzie, słuchajcie, naprawdę takie w sumie nieduże zamówienie. Dobra, zobaczymy oczywiście, czy też będzie się to liczyło do naszych transakcji, ale nie mam pojęcia, czy tak faktycznie będzie. Nie no, znowu, słuchajcie, naprawdę już jest tyle worków pod tą podłogą, że niedługo trzeba będzie skopać po prostu ziemię pod tą stacją, żeby wszystkie tutaj wyciągnąć. Dobra, mamy teraz już trochę więcej czasu, słuchajcie, mamy pracownika, więc no, zacznijmy troszeczkę tutaj szukać rzeczy ewentualnie, które możemy tutaj znaleźć w bagażniczkach. Dobra, no prawie 8 dolców, także naprawdę, słuchajcie, piechotą nie chodzi. Praktycznie z bagażniczka zarobiliśmy na pierwszą godzinę, żeby opłacić naszą pracownicę. O, tutaj też do maluszka możemy zajrzeć. Dobra, no i kolejne 7 dolarów wpadło.
Dobrze, dostawa przy drzwiach do magazynu, no to lecimy, słuchajcie, bo to jest akurat istotne dla nas, żeby no, nasza stacja tutaj zaczęła przynosić coraz więcej zysków, ale naprawdę jest nieźle. Jesteśmy po zatowarowaniu garażu, jesteśmy po zatowarowaniu paliwem. A tu proszę, cały czas, słuchajcie, w miarę mamy tej gotóweczki. Dobra. To jest najlepszy patencik. Słuchajcie, przy okazji po prostu troszeczkę tutaj ogarniamy. Dobra, poczekamy aż tutaj pan odjedzie. Jeszcze jedna nam została, więc to też możemy wynieść oczywiście. Dobra. No i co? Jeszcze dwie tak naprawdę, więc słuchajcie, przy następnej dostawie będzie można to ogarnąć. No i teraz lecimy, słuchajcie, na sklep. Mamy klienta w garażu. Mamy też oczywiście zadanie tutaj związane właśnie z naszą pracownicą, czyli ona musi przepracować pierwsze 8 godzin, żebyśmy wykonali nasze pierwsze zadanie. No i miejmy nadzieję, słuchajcie, że będzie w końcu tak, że naprawdę będziemy mieć sporo tych pracowników, bo jak widzicie, jest to już jakiś tam dla nas oddech. Mamy trochę więcej czasu. Może nawet się uda trochę zająć tym garażem w tej chwili, bo naprawdę nie dość, że mamy tutaj sporo do posprzątania, to jeszcze w ogóle nie jest to pomalowane. Dobra, opona, czyli tu już trzeba będzie dokonać zamówienia. No, trzeba też, słuchajcie, od razu troszeczkę myśleć o tym, co następnego ewentualnie wstawić na naszą stację, bo miejsce mamy, więc no, można by było się troszeczkę zorientować, co i jak. Ewentualnie, słuchajcie, nie wiem, może jakieś lody, papierosy, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, tam widziałem właśnie takie elementy. Takie produkty, no naprawdę, słuchajcie, nawet nie mamy czasu posprzątać. No ale teraz już naprawdę jest dużo lepiej, aczkolwiek no nasz pracownik, jak widzicie, no będzie za chwilkę musiał odpocząć. Dobra, jeszcze zobaczymy, słuchajcie, jak my to jesteśmy w stanie ogarnąć, jeżeli chodzi o komputer, tak? Czy my musimy chodzić do tego pracownika, czy też nie? Bo to jest na razie ciekawa sprawa, ależ tych opon tutaj się nazbierało, słuchajcie, no naprawdę, przecież ogarniamy to od dłuższego czasu. A tu proszę. Dobra, klient przy paliwie. Dobra, to jeszcze jedną oponkę chociaż. Dobra, i lecimy, słuchajcie, obsługiwać dalej. No jest to naprawdę już spore, muszę przyznać, odciążenie mojej osoby. Możemy sobie naprawdę troszeczkę czasu poświęcić na inne po prostu obowiązki. Klienci przy kasie są obsługiwani, więc jak najbardziej mi to pasuje. Dobra, no naprawdę sporo tego. No, kolejny klient w garażu. A my tu jeszcze, słuchajcie, na etapie sprzątania. Dobra, zobaczmy, bo trzeba będzie za chwilę zrobić zamówienie. No, 2700 na koncie, ale oczywiście tutaj no, będziemy musieli na pewno coś tam zapłacić tej naszej pracownicy, więc zobaczymy, słuchajcie, ile tak naprawdę będziemy musieli zapłacić, bo tego jeszcze nie wiem. Niedużo już jej zostało do przepracowania. Dobra. A, jeszcze jedna oponka, proszę bardzo. Dobra, i lustereczko mamy jeszcze tutaj do zrobienia.
No, szybciutko poszło. Dobra, słuchajcie, no przekroczyliśmy 3000, ale oczywiście musimy zrobić teraz zamówienie na części. Opony, zobaczmy. Raz, dwa, trzy opony. Dobra, weźmy cztery. Z pisikiem się jeszcze wstrzymamy. No i ze dwa lustereczka, także 269. Także no, widzicie, że jeżeli te ceny, słuchajcie, są w miarę normalne, to oczywiście wcale nas to aż tak dużo nas to nie kosztuje. Dobra, zajrzymy sobie teraz do bagażniczka. No co jest? Zadanie zakończone. Dobra, udało się. No, można powiedzieć, że tymi bagażniczkami, słuchajcie, zarabiamy na to, żeby oczywiście zapłacić tutaj naszej pracownicy. Ona jeszcze, słuchajcie, będzie tutaj troszeczkę pracować, więc mamy kolejne zadanie, czyli zapłać swojemu pracownikowi, ale no poczekamy oczywiście na to, żeby można było wykorzystać to maksymalnie. No i naprawdę, słuchajcie, troszeczkę mnie tutaj swędzi, żeby pomyśleć o czymś więcej na naszą stację. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, czy my będziemy mogli wstawić tutaj jakiś mebelek, bo widać, że naprawdę idzie nam nieźle. Dobra, ogarnijmy te opony, słuchajcie. Nie no, kolejna opona. W ogóle jak tam popularność? 23%. Także jak widzicie, no idzie to powolutku, no ale to też nie może iść tak błyskawicznie. Miejmy nadzieję, słuchajcie, ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, kiedy osiągniemy tą naszą popularność. Dobra, tu mamy kolejnego klienta, przepraszam, klientkę. Dobra. Nie no, mam nadzieję, że nie spadła, okej, nie spadła. Dobra, tylko tak, my czekamy właśnie na te części. Idziemy najpierw ogarnąć te części. Dobra, 2800, także po dostawach. No to powinniśmy teraz, słuchajcie, naprawdę już tak w miarę powinno nam się udać przebić te 3000. Normalnie, słuchajcie, jak pracownica będzie odpoczywała, to chyba będę tęsknił, bo naprawdę, słuchajcie, udało mi się sporo rzeczy ogarnąć, na które właśnie nie było wcześniej czasu. Dobra, mamy kolejną dostawę ogarniętą. Jak to wygląda, słuchajcie? Jeszcze jedno, więc to zdejmiemy od razu, jeszcze póki tutaj jesteśmy. Ajajaj, no przecież... Nie no, masakra jest z tym, słuchajcie. No, ale przynajmniej dobrze, że to wywożą. Okej. Dobra, to tak. Tu możemy ogarnąć to w ten sposób. Dobra, zamówimy ten odbiór kontenera, bo tam już naprawdę się sporo nazbierało. Normalnie aż mi tutaj zjeżdża wszystko. Dobra. Okej, i lecimy dalej. Dobra, jest klient w garażu, jest klient przy paliwie. Dobra, co my tu mamy do zrobienia? Oponka nie. Dobra, drzwiczki. Dobra. I drugie drzwiczki. Nie no, to już jest, powiem wam, przyjemne, jeżeli wykonujemy jakieś zadanie i w międzyczasie jeszcze tutaj wpada gotóweczka, także naprawdę jest przyzwoicie. No słuchajcie, naprawdę zaczyna się u nas tutaj na stacji już korkować. Nie ma miejsca. Normalnie parking zapchany, słuchajcie, więc nieźle to wygląda. Okej, nie zdążyliśmy niestety. No dobra, no 3120 na koncie, więc jest naprawdę przyzwoicie. Dobra.
No powiedzmy, że jeszcze trochę poczekamy, aż to zostanie, słuchajcie, kupione. No i teraz zajrzymy za chwilę na ewentualnie, nie, słuchajcie, ale odkryłem patent na chowanie worków pod podłogą. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak to wygląda. Narzędzia nie, funkcje, półki. Dobra, mamy na napoje, mamy na smakołyki. Kolejna półeczka to jest na alkohol, troszeczkę drogo. Jest na papierosy i jest na lody, słuchajcie. Dobra, chyba lecimy po kolei. Dobra, kupimy, słuchajcie, jedną szafkę, naprawdę, no już wydaje mi się, że na tyle zarobiliśmy, że możemy sobie na to pozwolić. Troszeczkę tylko pomalujemy tą ścianę, bo jak widzicie, brudzi się bardzo szybko. Tam chyba, słuchajcie, nie było zadania dla pracownika malowanie, więc niestety jest to czynność, którą jako właściciel stacji muszę wykonywać. No i słuchajcie, dzień 12. My oczywiście stawiamy kolejne półeczkę i... dobra, no i za chwilę będziemy próbowali to oczywiście zatowarować, słuchajcie, bo naprawdę jest to dosyć istotne dla nas. Dobra, niech będzie tak przy wejściu, dlaczego nie? Dobrze, mamy klienta w garażu, mamy klienta przy paliwie. Słuchajcie, nasza tutaj pracownica poszła odpocząć, więc musimy niestety przejąć te obowiązki w tej chwili. Oczywiście postaramy się to w miarę szybko ogarnąć. Dobra, lecimy szybciutko do garażu. Także jest nieźle, natomiast no, trzeba będzie, słuchajcie, zająć się zatowarowaniem tej dodatkowej półeczki. Dobra, co my tutaj mamy do zrobienia? Jest jakaś oponka? Jest oponka do wymiany, proszę bardzo. Dobra. Drzwiczki chyba. Ok. Dobra, kolejne pieniążki, także no cały czas, słuchajcie, powyżej 3000. Dobra, teraz spróbujemy za moment, oczywiście zajmiemy się tą naszą pracownicą, trzeba jej zapłacić, ale najpierw, słuchajcie, musimy tutaj ogarnąć 79, czyli 80 transakcja. Chyba te transakcje, słuchajcie, jednak się nie wliczają na nasze konto, więc na razie nie mamy takiej sytuacji, że nigdy nie będziemy obsługiwać na kasie. Dobra. Jeszcze jeden klient, słuchajcie, i kolejna dostawa. Kolejne artykuły na naszą stację, także jakby nie patrzeć, jest to kolejna rzecz tutaj do wykonania. Dobra, tylko troszeczkę posprzątamy jeszcze tutaj, bo naprawdę naniosło się tego, naniosło się porządnie. Dobra. Aha, jeszcze tutaj. Dobra, śmietniczek też już pełny. Tak, nie no, schowajmy pod podłogę, dlaczego nie? Skoro nie musimy tego nosić i wyrzucać. Dobra, no naprawdę te wszystkie opony, słuchajcie, zostały zabrane. Naprawdę już tego było tyle, że tam nic nie było widać praktycznie. Dobra, szybciutko. Tankowanko. No tak trochę słabo. Tak trochę słabo trafiliśmy. No i słuchajcie, no za chwilkę znowu stracimy pieniążki. Dostawa paliwa 351, no nie no, słuchajcie, coraz droższe to paliwo, co się dzieje? Dobra, czyli tak, paliwo jest, oczywiście idziemy za ciosem, słuchajcie. Mamy już tutaj kolejną półeczkę. Na razie tylko te dwa w takim razie zamówimy, no nieduża ta dostawa będzie. No ale reszta, słuchajcie, jest po prostu zbyt droga, żebyśmy mogli tutaj myśleć o tym, żeby ewentualnie jeszcze coś tutaj kupować. Dobra, za chwilę też, tak jak widzicie, no będziemy musieli
złożyć zamówienie na kolejne części samochodowe, ale oczywiście poczekamy, aż tutaj przyjdzie nam dostawa właśnie z napojami wysokoprocentowymi. No, ciekawy jestem, czy to też nie będzie miało przełożenia na sprzedaż, ale naprawdę już jest całkiem nieźle. Dobra, później to ogarniemy. Dobra, możemy, słuchajcie, lecieć do naszej pracownicy, bo ona już jest na końcu odpoczynku, więc naprawdę możemy to przecież fajnie wykorzystać. Jeszcze paliwko do nas nie przyjechało. No i zobaczmy, słuchajcie, ile my za tą przygodę naszej pracownicy będziemy musieli zapłacić. Wypłaty. No, 138 to nie jest mało. No ale cóż. Dobra, czyli to mamy zrobione. Dobra, to możemy tak zrobić. O, i teraz jeszcze raz. I lista zadań. Pracuj przy kasie. Dobra, także dzięki temu my sobie tutaj ogarniemy. Co jest grane z tym autem? Dobra. Kolejny towar na półeczkach. No dobra, słuchajcie, także tutaj jeszcze ewentualnie, bo zostały takie rzeczy, które chyba też nam nie są w ogóle potrzebne do niczego. Dobra, także jeszcze uprzątniemy. Oczywiście no, przydałoby się nam troszeczkę tutaj już no, rozszerzyć ten magazyn, ale no tak jak widzicie, słuchajcie, też nie można tak od razu wszystko na hura wydawać po prostu całą kasę. Dobra, mamy tutaj zatankowanie, ok. Dobra. I możemy lecieć obsłużyć klienta przy paliwku. Dobra, zaglądamy do tych bagażniczków. O, już myślałem, że było. Dobra, 8 dolców. Zawsze coś. Dobra, tutaj nie zajrzymy. No dobrze, na razie 2815. Na koncie, natomiast musimy jeszcze zamówić części, bo naprawdę nie mamy tego zbyt wiele. Dobra, części samochodowe, opony, raz, dwa, trzy, cztery, korzystajmy z tego, że są w dobrych w miarę cenach, ok, czyli na razie same opony, słuchajcie. Nie będziemy tutaj z niczym więcej szaleć. Ok. Kolejny klient, jak widzicie, naprawdę, słuchajcie, mimo że mamy pracownicę, to i tak, słuchajcie, sami ledwo się tutaj wyrabiamy. Oczywiście będziemy sobie mogli już naszą załogę tutaj pracowników poszerzać, natomiast zaraz zobaczymy, ile nas to by ewentualnie kosztowało. Jeszcze jedna opona, nie mówcie, że trzy, dobra. To nawet dobrze, że zamówiłem cztery od razu. Dobra, i lustereczko. Dobra. Bez okazji dodatkowej. Dobra, jest tankowanko. Teraz tak, szybciutko możemy wystawić, słuchajcie, produkty. Wiem, że nie ma za dużego wyboru, no ale cóż, to już nie ode mnie zależy. Nie będziemy, słuchajcie, kupować po cenach zawyżonych, trudno. Do zasuwania. Dobra, ogarniemy klienta przy garażu, wrócimy na kasę. No i teraz tak to będzie wyglądało przez jakiś czas. Dopóki tutaj nasz pracownik nie odpocznie.
Oponka jest oponka. Dobra, to wymieniamy oponkę w takim razie. Proszę bardzo. Dobra, o dziwo, słuchajcie, nie otrzymujemy napiwków, więc trzeba będzie się tej sprawie przyjrzeć. Najwyżej, słuchajcie, naszą pracownicę ustawimy albo w garażu, albo przy paliwie, a my tutaj będziemy obsługiwać na kasie. Zobaczymy, czy nam się uda zdobyć ten napiwek, zobaczmy. No, w naszym przypadku 82. transakcja na kasie. Dobra, no dostaliśmy napiwek, także nie wiem, co tu się dzieje, dlaczego tak jest, że jeżeli nasza pracownica obsługuje, to wtedy tych napiwków po prostu nie ma. Jakieś takie mniejsze transakcje. Dobra, lecimy dalej, 84. No cały czas powyżej 3000, słuchajcie, i no już tutaj zobaczcie. Jedno podejście na kasę i już tutaj dwa napiweczki dla nas. No nie, no nie. Proszę, dajcie mi ten worek. Ja go potrzebuję. Dobra, uciekaj stąd, uciekaj stąd. Nie ma malowania. Dobra, jakoś nam się udaje. Dobra, zobaczmy, jak sytuacja. Klient przy paliwie. Ok, klient w garażu. No naprawdę, słuchajcie, sporo, jak widzicie, tutaj do roboty. Cały czas coś musimy robić. Dobra. Okej, mamy jedną oponkę do wymiany. Dobra, zobaczmy w ogóle 34%, słuchajcie, popularności. Także no naprawdę nie jest już tak wcale łatwo zdobywać tą popularność. No ale cóż, to było do przewidzenia. Słuchajcie, że z każdym po prostu poziomem będzie coraz trudniej. No ale też trzeba brać pod uwagę, że mamy coraz więcej klientów, więc naprawdę, słuchajcie, ciekawy jestem, kiedy wykonamy tutaj... Aha, jeszcze jedna opona, no nie, no losie. No naprawdę sporo tutaj teraz, będziemy musieli to oczywiście zamówić zaraz. Dobra. Dobra, zamówmy te opony. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, jeszcze mieliśmy zobaczyć, czy jest pisak. Nie, dalej jest drogi. Dobra, no to trudno. To tylko zamawiamy, słuchajcie, opony na razie. Dobra, klient przy paliwie, proszę bardzo. Ledwo co zdążyłem, słuchajcie, obsłużyć klienta w garażu, a tu już kolejny. Przy paliwie, klientka, proszę bardzo. I kasa. No słuchajcie, 85. transakcja na kasie, także zbliżamy się do tej stówy. Dobra. No i przy okazji, słuchajcie, zaczynamy się zbliżać do kolejnej granicy. Tym razem 4000 na koncie, więc naprawdę nasz biznes zaczyna się, słuchajcie, rozkręcać. Oczywiście mamy tam jeszcze do zapłacenia naszej pracownicy, ale no naprawdę coraz to lepiej wygląda. Tak, naprawdę bardzo szybko sprzątamy, słuchajcie, worek pod podłogę.
Nie wiem już który, chyba 20. Dobra. No dobra, tak to wygląda. Dobrze, kochani, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was oczywiście na kolejny odcinek z serii Gas Station Simulator. Naprawdę, tak jak widzicie, zaczynamy się tutaj coraz to bardziej rozkręcać. Mamy już naszą pracownicę, którą naprawdę trzeba mocno pochwalić. Jeżeli ona jest na kasie, to my tutaj naprawdę, słuchajcie, szarżujemy, nie mamy żadnych kłopotów, cały czas możemy ogarniać różne tematy. No naprawdę, słuchajcie, zakończenie nawet odcinka sprawia nam tutaj dużo kłopotów. Jak widzicie, co próbujemy to zrobić, to oczywiście mamy kolejnych klientów i przez to nie mamy za bardzo czasu, no ale cóż, zróbmy to, słuchajcie. Nie ma co. Dobra, przepuszczę pana. Mamy klienta przy paliwie, więc możemy to naprawdę szybciutko ogarnąć. Aj, porządne tankowanie. Dobra. Jak zwykle, słuchajcie, muszę kończyć w garażu. Dobra, no nie opony tym razem. To co takiego? Lusterko tylko? Okej. Dobra, szybko poszło jak widzicie. No dobrze, słuchajcie, bo boję się, że za chwilę i tak nie dam rady tutaj wszystkiego wykonać. Także dzięki bardzo za uwagę dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Do zobaczenia. Trzymajcie się, hej! Dark Owen. Gaming. Warfare.